Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Jednym z globalnych trendów kształtujących świat, Europę, Polskę jest starzenie się społeczeństw. W związku z tym chciałbym zapytać, czy osoby starsze powinny się żywić tak samo jak we wcześniejszych latach życia? Z wiekiem wiele rzeczy w naszym życiu się zmienia. Zmienia się nasz organizm, jesteśmy bardziej podatni na wiele chorób. Zmienia się nasz tryb życia, aktywność fizyczna i w związku z tym powinny też ulec zmianie nasze zwyczaje żywieniowe. Niemniej jednak ogólna zasada dotycząca racjonalnego żywienia jest właściwie zbliżona i osoby, które już od wczesnych lat życia, czy też w życiu dorosłym odżywiają się prawidłowo, starają się przestrzegać zasad racjonalnego żywienia, już wiele modyfikacji do swojej diety nie muszą wprowadzać. Oczywiście powinny uwzględnić to, że już ich organizm troszeczkę inaczej funkcjonuje, troszeczkę inne zajęcia w ich życiu dominują. Niemniej jednak przy tym właśnie założeniu, że zawsze odżywiamy się w miarę racjonalnie, przestrzegamy zasad racjonalnego żywienia, to już te zmiany nie będą duże. Musimy być świadomi też, że osoby starsze są bardziej wrażliwe na skutki nieprawidłowego żywienia. I osoba młodsza, która coś zje niezgodnego z zaleceniami, nie będzie tego odczuwała. A osoby starsze chociażby ze względu na pewne problemy z trawieniem, na które niektóre z tych osób się skarżą, mogą takie skutki szybciej odczuwać i być może, że będą bardziej one, większe dolegliwości będą w związku z tym odczuwały. To może zacznijmy od wartości energetycznej diety osób starszych. Czy ona generalnie powinna być wyższa czy niższa niż we wcześniejszych latach? Wartość energetyczna jest takim czynnikiem, który ulega jednak istotnym zmianom z wiekiem. W związku z tym, że troszeczkę zmniejsza się podstawowa przemiana materii, zmniejsza się chociażby zawartość masy beztłuszczowej w organizmie z wiekiem, zmienia się też aktywność fizyczna, obniża się również zapotrzebowanie człowieka na energię. I tak na przykład mężczyzna, który w młodości może spożywać dietę o wartości energetycznej ponad 3000 kilokalorii, już powinien ją znacznie zmniejszyć w wieku emerytalnym, nawet o 600, a jeżeli zmienia się też jego aktywność fizyczna, zmniejsza się znacznie, to nawet o 800 kilokalorii, czyli jest to dosyć sporo. Teraz jeśli chodzi o jeden z podstawowych składników odżywczych, mianowicie wodę. Starsze osoby muszą pić więcej czy mniej wody niż we wcześniejszych okresach życia? Starsze osoby powinny jednak dostarczać taką samą ilość wody do organizmu jak osoby w młodszym wieku. Tu wynika to z tego, że osoby starsze odczuwają oczywiście pragnienie, ale mogą być jakieś zaburzenia tego mechanizmu odczuwania pragnienia. Powinny się tutaj osoby starsze jednak bardziej kierować rozsądkiem niż tym, czy czują pragnienie, czy nie. I właśnie bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody w swojej diecie właśnie w wieku starszym. Chyba dlatego, że osoby starsze są też bardziej narażone na skutki odwodnienia, prawda? Tak, oczywiście. Tutaj osoby starsze mogą cierpieć na różne choroby, chociażby choroby układu krążenia bardzo często tu występują, jakieś zaburzenia trawienia, mogą być też zaburzenia pracy nerek. Osoby starsze również często przyjmują leki, a też dostarczenie odpowiedniej ilości wody wpływa i na przyswajanie i leków i później na usuwanie tych produktów, które zostaną po przyjęciu leków. Osoby starsze mogą być bardziej narażone na niekorzystne skutki zbyt małego picia wody.
A jeśli chodzi o składniki odżywcze, to osoby starsze mają mniejsze zapotrzebowanie na podstawowe składniki odżywcze, czy większe niż we wcześniejszych okresach życia? Ponieważ osoby starsze powinny dostarczać do organizmu mniej energii, również powinny ograniczyć spożycie tych najważniejszych składników, które są źródłem energii w naszej diecie, a więc przede wszystkim tłuszczów, no i też węglowodanów. Natomiast jeżeli chodzi o białko, to tak drastycznie zapotrzebowanie na białko się nie obniża. Ono jest zbliżone jak u młodszych osób dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o inne składniki odżywcze, szczególnie witaminy, składniki mineralne, to zapotrzebowanie nie zmienia się. Jedynymi takimi składnikami, na które rzeczywiście zmniejsza się zapotrzebowanie, jest żelazo u kobiet, no bo ustaje menstruacja i wtedy zapotrzebowanie na żelazo jest mniejsze, a także sód i chlor. Z wiekiem zmniejsza się wartość, powinna zmniejszyć się wartość energetyczna pożywienia. Z wiekiem również jest większe ryzyko chorób, chociażby nadciśnienia, udarów, do których może doprowadzić zbyt wysokie spożycie sodu. W związku z tym zalecamy, żeby osoby starsze w swojej diecie miały mniej sodu niż w młodszych latach życia. A czy są jakieś produkty spożywcze bądź składniki, które należy zupełnie wyeliminować w starszym wieku? Dieta osób w starszym wieku powinna być zbliżona do zasad racjonalnego żywienia dla całej populacji. Oczywiście tutaj są pewne produkty, których osoby starsze powinny unikać. Przede wszystkim mówiliśmy tu o tym, że osoby starsze powinny zmniejszyć spożycie tłuszczu. A więc najlepiej, żeby było to kosztem tłuszczów zwierzęcych, więc dobrze by było, żeby albo nie uwzględniały, albo znacznie obniżyły spożycie tłuszczów zwierzęcych. Także produkty mięsne należą do tych produktów, które właściwie nie powinny być obecne w większych ilościach w diecie osób starszych. Szczególnie tutaj mówimy o mięsie czerwonym, mięsie przetworzonym. Ostatnio dużo się mówi, że te produkty mogą sprzyjać ryzyku niektórych nowotworów, szczególnie raka jelita grubego. Wiemy, że ryzyko to znacznie wzrasta w starszym wieku. Także nic by się nie stało, gdyby osoby starsze całkowicie wyeliminowały ze swojej diety mięso czerwone czy mięso przetworzone, albo przynajmniej je ograniczyły. Również słodycze są takimi produktami, które nie muszą się znaleźć w diecie, ale wiemy, że w przypadku osób starszych czasem trudno jest zmienić swoje nawyki żywieniowe. I osoby, które wcześniej jadły trochę słodyczy, dla nich to może być jednak duży problem, żeby całkowicie te słodycze odstawić. Dlatego dobrze by było, żeby przynajmniej spożywały je rzadziej i w mniejszych porcjach. Tutaj mówiliśmy troszeczkę o sodzie, prawda? Więc tak naprawdę produkty, które są istotnym źródłem sodu, powinny być ograniczone w diecie osób starszych. Przede wszystkim wspomnieliśmy też o produktach mięsnych przetworzonych. One oprócz tego, że zawierają inne sprzyjające nowotworom związki, to też są istotnym źródłem sodu, więc warto, żeby te produkty wyeliminować z diety i inne produkty przetworzone o wysokiej zawartości sodu, chociażby sery podpuszczkowe, nawet konserwowe warzywa, które też sporo sodu zawierają, więc te produkty mogą rzeczywiście całkiem zniknąć z diety osób starszych. Jeżeli chodzi o sól, to też warto, żeby osoby starsze już nie dodawały soli do gotowych potraw. Najwyżej takie niewielkie ilości przy przygotowywaniu potraw, natomiast ta solniczka ze stołu jak najbardziej powinna zniknąć i już nie powinno się dodatkowo czy to produktów, czy to przygotowanych potraw dosalać. To powiedzmy jeszcze, które produkty spożywcze i które składniki odżywcze są szczególnie pożądane w diecie osób starszych? Jak spojrzymy na normy żywienia, to okaże się, że zapotrzebowanie na niektóre składniki u osób starszych jest nawet większe niż w młodszym wieku. I do takich składników należą wapń, witamina D czy witamina B6. Wiemy, że w wieku starszym, zresztą nie tylko u kobiet, ale również też u mężczyzn, chociaż to może nie w takim stopniu, zwiększa się ryzyko osteoporozy i
to ten metabolizm tkanki kostnej już nie jest taki jak w młodszym wieku. Dlatego też przede wszystkim tutaj osoby starsze powinny zadbać o większą zawartość wapnia w swojej diecie. I przynajmniej no, dwa to jest minimum, ale tak najlepiej trzy takie porcje produktów mlecznych w diecie tych osób powinny się znaleźć. Oczywiście ze względu na konieczność ograniczania tłuszczu zalecamy, żeby to były produkty w miarę możliwości odtłuszczone, żeby nie zawierały one tak dużo kilokalorii, żeby nie dostarczały dużo energii, a dostarczały jednak sporo tych składników potrzebnych w diecie. Też mówiliśmy o witaminie D. Rzeczywiście, jeśli chodzi o witaminę D, trudno jest zapewnić właściwą zawartość w diecie na podstawie no, samej diety. Tutaj ważna jest ekspozycja na światło słoneczne, a wiemy, że osoby starsze różnie jest w przypadku osób starszych, jeżeli chodzi o korzystanie z tego światła słonecznego, że czasem przebywają one w domach, nie wychodzą na dwór i tutaj być może, ale tu powinien decyzję podjąć lekarz, być może mogłaby tu być pomocna suplementacja, ale mimo to osoby starsze powinny szczególną uwagę zwracać na to, żeby w ich diecie były produkty bogate, czy w witaminę D, czy też w kwasy tłuszczowe omega-3 i takimi produktami są ryby. Więc jak najbardziej mówiliśmy tu, że warto byłoby ograniczyć spożycie mięsa, natomiast jeżeli chodzi o spożycie ryb, no to warto, żeby one znalazły się w diecie osób starszych przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. I tutaj taką podstawą, jeśli mówimy o zasadach racjonalnego żywienia, podstawą diety powinny być warzywa i owoce. I tak jest również w przypadku osób starszych. Osoby starsze, mówiliśmy już, że mogą być bardziej narażone na występowanie niektórych chorób, zwłaszcza chorób układu krążenia, chorób nowotworowych. I tutaj ważne jest, żeby w ich diecie znalazła się odpowiednia ilość składników o działaniu antyoksydacyjnym. Będą to przede wszystkim witaminy, witamina C, witamina A, beta-karoten. Także warto, żeby w ich diecie sporo było jednak warzyw i owoców, ale tutaj musimy też zwrócić uwagę na to, czy dana osoba dobrze przyswaja te produkty, bo czasem są problemy z odpowiednim trawieniem niektórych warzyw, chociażby takich warzyw wzdymających, kapustnych, czy z trawieniem niektórych owoców. Tutaj możemy wymienić śliwki czy czereśnie, są takimi produktami, które mogą wywoływać jakieś problemy trawienne, ale to jest taka sprawa indywidualna. U niektórych osób rzeczywiście może być problem i wtedy no, albo by mogły wyeliminować akurat te warzywa czy owoce ze swojej diety, albo też pewnym rozwiązaniem byłoby spożywanie tych produktów w formie gotowanej bądź w formie jakiejś puree. Jeśli chodzi o owoce, to mogłyby być to owoce przetarte czy w formie soków, czy soki też warzywno-owocowe. Bardzo byłyby tutaj zalecane. Jak starsze osoby mogą dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników? Czy jest to możliwe tylko i wyłącznie w oparciu o zbilansowaną dietę, czy też konieczna może być wskazana suplementacja suplementami diety? Wydaje mi się, że przede wszystkim podstawą powinna być tutaj dieta. Wiemy, że nie ma takiego uniwersalnego produktu, który mógłby pokryć zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze, więc nie tylko w przypadku osób starszych, ale w ogóle podstawą jest urozmaicenie, żeby wybierać te produkty ze wszystkich grup i odpowiednio je łączyć. W przypadku osób starszych ważna jest przede wszystkim tutaj regularność też spożywania posiłków, żeby wszystkie składniki regularnie były dostarczane do ich organizmu i też mówiliśmy troszeczkę o problemach, ewentualnych problemach z trawieniem. To też taka regularność spożywania posiłków pomoże przygotować się organizmowi właśnie na spożywanie tych posiłków w określonych porach. Więc tutaj to jest bardzo istotne, ale poza tym osoby starsze szczególnie właśnie powinny wybierać takie produkty, które przy no, niewielkiej albo takiej umiarkowanej wartości energetycznej oznaczają się no, stosunkowo dużą zawartością witamin czy składników mineralnych. Mówiliśmy chociażby tu o
produktach odtłuszczonych, czy też takich produktach, które nie zawierają albo zawierają mniej węglowodanów, szczególnie produkty, które nie mają cukrów prostych. Właśnie takie produkty no, jak najbardziej byłyby zalecane dla osób starszych. Osoby starsze charakteryzują się też tym, że bardzo często biorą wiele różnego rodzaju leków. I teraz chciałem zapytać, czy osoby, które właśnie przyjmują dużo leków, powinny zwracać szczególną uwagę na dietę pod kątem możliwych jakichś niebezpiecznych, niepożądanych interakcji leków z żywnością? Tak, jak najbardziej. Tutaj osoby starsze powinny dokładnie czytać ulotki, które znajdują się na lekach, aczkolwiek nie zawsze osoby, które piszą te ulotki, są świadome wszystkich niepożądanych interakcji. Dlatego jak najbardziej tu osoby starsze powinny zasięgnąć opinii lekarza, który powinien ich poinformować o możliwych interakcjach między lekami a żywnością, ale też jeżeli tego nie wymaga dany lek, nie powinny łączyć spożywania posiłków z przyjmowaniem leków. Przynajmniej odstęp taki dwugodzinny byłby jak najbardziej zalecany, chociaż oczywiście są leki, które powinny być przyjmowane wraz z posiłkiem. I te leki, no to wiadomo, że trzeba przyjmować tak, jak tutaj to zalecenie mówi. Natomiast rzeczywiście osoby starsze powinny szczególnie o to dbać i też jest drugi problem, że przyjmując wiele leków, jest możliwe, że zajdą jakieś interakcje pomiędzy tymi lekami, ale to już myślę, że lekarz prowadzący powinien być tego świadomy i daną osobę uczulić i tu wręcz napisać jej taki schemat, jak powinna przyjmować dane leki w stosunku do innych leków i oczywiście w stosunku do spożywanych posiłków. W piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Instytutu Żywności i Żywienia u podstawy tej piramidy znajduje się aktywność fizyczna. Chciałem zapytać jeszcze na koniec właśnie o rolę aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom i w dbaniu o dobrą kondycję, oprócz żywienia. No, ja myślę, że u osób starszych ta aktywność fizyczna ma szczególne znaczenie, ponieważ osoby starsze troszeczkę ograniczają swoją aktywność zawodową i w związku z tym często też aktywność, ogólny poziom aktywności fizycznej u nich ulega zmniejszeniu. Natomiast wiemy, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna i dla odpowiedniej kondycji, prawda? Kiedy dana osoba codziennie wykonuje jakieś dostosowane oczywiście do jej możliwości ćwiczenia, w tym momencie i wpływa to na jej kondycję, na jej samopoczucie. Też niektóre badania wskazują, że aktywność fizyczna ma wpływ na funkcje poznawcze i takie ogólne funkcjonowanie organizmu, więc tutaj jak najbardziej rzeczywiście ona jest zalecana i dla całego społeczeństwa, i też dla osób starszych, ale jak mówię, oczywiście aktywność fizyczna dostosowana do ich możliwości, bo jeżeli no, rzeczywiście te możliwości są mniejsze, no to też myślę, że tutaj czy konsultacja z lekarzem, czy z jakimś rehabilitantem byłaby wskazana i odpowiedni dobór ćwiczeń, tak żeby jednak tą aktywność fizyczną utrzymać na w miarę dobrym poziomie. To ile lat możemy dożyć, dbając o prawidłową dietę, aktywność fizyczną, pani doktor? No, wydaje mi się, że przynajmniej taka średnia życia, długość życia, która u nas, no, u kobiet jest troszeczkę powyżej 80 lat, u mężczyzn troszkę poniżej, no to jest takim celem, który każdy z nas chciałby osiągnąć, ale dbając właśnie i o aktywność fizyczną, i o prawidłową dietę, możemy się postarać, żeby jednak żyć troszkę dłużej niż tutaj średni Polak. Także warto, myślę, o to zadbać, żeby poprawić, ale nie tylko długość naszego życia, ale też długość w dobrym zdrowiu, bo to jest przede wszystkim dla nas bardzo ważne, prawda? Żeby przez długie lata być samodzielnym, dobrze się czuć i dobrze funkcjonować. To tego sobie i Państwu życzymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.